około godziny 6:55 na trasie pomiędzy miejscowością Gręboszów Kamienna, to jest droga krajowa 42. Doszło do wypadku drogowego, podczas wyniku którego kierujący pojazdem Volkswagen Passat poniósł śmierć na miejscu. Wstępne ustalenia są prowadzone w chwili obecnej. Wiemy tylko, że doszło do tego zdarzenia w wyniku manewru wyprzedzania, natomiast szczegóły będą dopiero wyjaśniane. Jest w tej sprawie prowadzone śledztwo. Droga była zamknięta, był wytypowany objazd, także pojazdy były kierowane przez miejscowość Strzelce Namysłowskie, następnie przez miejscowość Świerczów. W trakcie tego zdarzenia był prowadzony także ruch wahadłowy. Utrudnienia w ruchu trwały około 2,5 godziny.